Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Malinowski. Witam Cię serdecznie o poranku i w dzisiejszym materiale zróbmy mięsień, który najczęściej się, jak to wszyscy mówią, spina, jest mega bolesne, czyli nic innego jak po prostu kaptury. Jak je w bardzo prosty sposób rozluźnić, nawet ich nie masując. Więc zaczynajmy. Jedną z chyba z ciekawszych metod, gdzie ciężko ludzie nawet tego nie robią, ponieważ tego nie wiedzą, a sprzedam Ci dzisiaj dobry tip, jest wykonanie prostego ćwiczenia. Zawieszasz obojętnie jakiego banda, powerbanda, aby był mniej więcej opór w okolicach 20-40% Twojej siły maksymalnej gdzieś na górę. Drzwi, gałąź, na siłowni, na cage'u gdzieś sobie zawiesz. Trzymasz ją, napinasz łopatkę, żeby skierować ją do pozycji dolnej i tak po prostu przytrzymujesz. Łopatka ma iść w dół. Jakby guma jest w kierunku górnym i Ty spychasz gumę do podłogi. Wykonując to ćwiczenie, że spychasz gumę do podłogi, aktywujesz dolną część mięśnia czworobocznego, jak i też dolne włókna mięśnia zębatego przedniego, co są niezwykle istotne, żeby stabilizować i aktywować łopatkę. To Ci pozwoli jednocześnie od razu rozluźnić górę kapturów. Można powiedzieć, Kamil, ale jak długo to robić, ile serii i czy codziennie? Ja nie jestem zwolennikiem, żeby coś robić może codziennie. Albo system co drugi dzień, albo system 2 plus 1. Dwa dni robisz, jeden dzień przerwy. Ile na początku serii, jaki czas izometryczny, ile powtórzeń i tak dalej. To tak, bardziej Ci proponuję, żebyś poszedł na początku w izometrię. Trzymasz izometryczne napięcie. Guma jest u góry, łapiesz gumę, hop, ściągasz bark do dołu i ciągle trzymasz napięcie gumy, patrząc się w przód albo później wykonując parę rzeczy z głową. Na początku wykonaj około 4-5 serii po około 30 sekund. Każdy skurcz izometryczny nie ma sensu krócej niż 20 sekund, więc ja proponuję zawsze swoim klientom, żeby wykonać około 30-sekundowe takie napięcia izometryczne. Później minuta przerwy, 4-5 serii. Codziennie, może nie, co drugi dzień albo system 2 plus 1. Jeżeli wykonasz to ćwiczenie, to od razu zauważysz, że Twój bark, który pracował w porównaniu do drugiego barku, powinien być zdecydowanie niższy, bo aktywowałeś włókna, które za to odpowiadają i góra kaptura z automatu powinna się rozluźnić. W kolejnych tygodniach, jeżeli już Ci jest łatwiej, jeżeli zauważyłeś, że poprawia się funkcja łopatki, dodaj ruch głowy albo do góry, albo w dół i przede wszystkim dodaj ruch rotacji. Dzięki temu będziesz mógł na izometrii, ściągając gumę do dołu i wykonując ruch głowy do góry albo do dołu, aktywować, może bardziej nie aktywować, ale rozluźnić mięśnie, które często są też pospinane. Czyli na przykład pochyłe, wszystkie, które Ci trzymają odcinek szyjny i lubią się spinać, bo one są bardzo malutkie. Więc wykonaj mniej więcej takich ruchów rotacyjnych około 12-15 w trzech seriach z minutową przerwą. Ale Tobie bym radził na początku izometrię, dopiero później w pierwszym, na przykład drugim czy trzecim tygodniu dopiero wprowadzić ruch aktywacji gdzieś tam głowy w celu rozluźniania mięśni pochyłych czy też MOS-u, czyli mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Jeżeli Ci się podobał ten dobry tip, to go od razu wykonaj i daj znać w komentarzu, czy Twój pracujący bark, który zepchnąłeś w dół, od razu wydaje się niższy i bardziej stabilny i zobacz, że nagle dwie dłonie w pozycji neutralnej, to ta, która pracowała, jest wydłużona, nagle dłuższa się zrobiła. Wykonaj ten dobry tip, jeżeli Ci się spięły kaptury, daj znać w komentarzu. Jeżeli też masz jeszcze jakiekolwiek inne problemy, chciałbyś, żebym o czymś innym porozmawiał z Tobą, wpisz w komentarzu temat, który by Cię interesował i daj znać. Kliknij łapkę w górę, kliknij komentarz i subskrybuj mój kanał. Do zobaczyska, trzymajcie się w kolejnym materiale. Ściskam, Sherlock.